Witamy Państwa w magazynie samorządowym Nasz Elbląg przed Państwem. Podsumowanie najważniejszych miejskich wydarzeń miesiąca. Oto co przygotowaliśmy w najnowszym odcinku. Starówka chlebem pachnąca. Elbląskie Święto Chleba 2022 za nami. Rusza pierwszy w historii naszego miasta kierunek lekarski w Elblągu. Miejskie rozpoczęcie roku szkolnego. Zdecyduj, co zmieni się w miejskiej przestrzeni. Do 5 września trwa głosowanie w 11. edycji budżetu obywatelskiego. A także inne ciekawostki i wybrane daty z elbląskiego kalendarium historycznego. Zapraszamy! Elblążanie po raz kolejny zdecydują, co zmieni się w miejskiej przestrzeni. Do 5 września trwa głosowanie na projekty zgłoszone do 11. edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy tym razem mają do wydania prawie 4 miliony złotych z miejskiej kasy. Przypomnijmy, że na zgłoszone projekty mogą głosować wszyscy elblążanie bez względu na wiek. Warto jednak pamiętać, że głosować można tylko jeden raz, zaznaczając maksymalnie 5 zadań z okręgu, do którego się należy, oraz wybierając jedną inicjatywę ogólnomiejską. Głosy w formie elektronicznej można oddawać za pomocą strony internetowej www.bogłosowanie.umelblak.pl. Tradycyjne papierowe karty do głosowania dostępne są natomiast w biurze podawczym Urzędu Miejskiego przy ulicy Łączności oraz w punkcie informacyjnym w Ratuszu Staromiejskim. Rusza pierwszy w historii naszego miasta kierunek lekarski w Elblągu. Od października tego roku przyszli lekarze będą mogli studiować w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych przy ulicy Lotniczej. Pozytywną decyzję w tej sprawie 5 sierpnia wydał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych i nieformalnych decyzja w końcu spłynęła. Proszę Państwa, jesteśmy, używając takiej nomenklatury sportowej, weszliśmy do ekstraklasy. To jest ekstraklasa. Przyszli lekarze zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz zajęciach prowadzonych w nowoczesnym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Jest to duża sprawa też i dla mieszkańców. Wiemy, że kształcenie na poziomie wyższym, wyjazd do innego miasta na uczelnię, tak, wiąże się z dużo większymi kosztami niż jak dziecko studiuje na miejscu. Rekrutacja na nowy kierunek potrwa do 9 września. Elbląska uczelnia będzie mogła przyjąć maksymalnie 75 osób na pierwszy rok. O zakwalifikowaniu kandydata na studia lekarskie zdecyduje tak zwana lista rankingowa. Elbląg pamięta o historii. Za nami wiele ważnych historycznie dat, które w tym miesiącu zostały uroczyście uczczone. 15 sierpnia w naszym mieście upamiętniono 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Obchody odbyły się przy pomniku Twórców Niepodległości. 29 sierpnia pod pomnikiem ofiar Grudnia 70 uczczono natomiast 42. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. 1 września zaś w Elblągu zawyły syreny alarmowe, upamiętniające 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Hołd wszystkim ofiarom wojny oddano przy Krzyżu Katyńskim na elbląskim cmentarzu Agrykola. 1 września 1939 roku o godzinie 4:45 na polską załogę na Westerplatte spadły pierwsze pociski. Z pancernika Schleswig-Holstein, chwilę później niemieckie samoloty zrzuciły bomby na Wieluń. W ciągu kilkunastu minut Polska stanęła w ogniu. Hitler pokazał swą zbrodniczą twarz, rozpoczynając swoją szaleńczą wizję podboju Europy. 950 tysięcy polskich żołnierzy musiało stawić czoła niemalże dwukrotnie większej sile wroga. Pomimo przewagi liczebnej wroga, lepszemu uzbrojemu determinacja i upór Polaków w walce był nieporównywalnie większy, nie zmalały nawet, gdy 17 września na polskie ziemię wkroczyła Armia Czerwona. Oznaczało to walkę na dwa fronty. Wydarzenia te stały się początkiem martyrologii polskiego narodu. Wzywam wszystkich bohaterskich żołnierzy, którzy w 1939 roku przeciwstawili się niemieckiej i sowieckiej agresji. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom!
Salwo! Pod! Ładuj! Po dwumiesięcznych wakacjach uczniowie wrócili do szkolnych ławek. W naszym mieście naukę w tym roku szkolnym rozpoczęło ponad 17,5 tysiąca dzieci i młodzieży. W województwie mamy chlubne pierwsze miejsce, jeśli chodzi o jakość oświaty, laury przez uczniów, które pozyskują w różnego rodzaju olimpiadach. Proszę Państwa, to spowodowało, że u nas w tym roku rozpocznie rok szkolny również młodzież spoza Elbląga i to około 650 uczniów. To naprawdę jest zasługa wszystkich naszych dyrektorów, nauczycieli, bo powiem, że nawet mamy chętnych z Chodzieży czy z Piły, co świadczyć może tylko i wyłącznie o dobrej jakości kształcenia. Miejska inauguracja roku szkolnego w Elblągu odbyła się w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych przy ulicy Rycerskiej, gdzie naukę rozpoczęło 280 uczniów w 9 oddziałach. Życzę Wam, uczniowie, przede wszystkim zdrowia, bo to jest podstawą spokojnej pracy. Życzę Wam, żebyście jak najszybciej włączyli się w nasze szkolne środowisko i bardzo chciałabym, żebyście byli zadowoleni ze swojego dokonanego wyboru, to znaczy z zawodu, w którym będziecie się kształcić w naszej szkole, jedni przez 5 lat, a drudzy przez 3. Bardzo Wam tego życzę. Uczniowie, którzy wybrali Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu, rozpoczną naukę m.in. na profilach technik informatyk, technik elektryk czy sprzedawca. Za nami kolejna sportowa impreza zorganizowana w ramach wakacji z Mosirem. We wtorek na rzece Elbląg odbyła się rodzinna rywalizacja rowerków wodnych na specjalnie przygotowanym na tę okazję torze przeszkód. Chętni mogli za darmo wypożyczyć sprzęt na przystani grupy wodnej i zmierzyć się z przeszkodami na wodzie. W zabawie wzięło udział wielu chętnych Elblążan, w tym rodziny z dziećmi. Za nami najbardziej wypieczona impreza roku. Elbląskie Święto Chleba 2022 tradycyjnie zakończyło wakacje w naszym mieście. Z tej okazji na mieszkańców przez 3 dni czekało wiele atrakcji. Na Święcie Chleba tradycyjnie jest jarmark, gdzie mamy z różnych stron, nie tylko z Polski, wystawców, których jest ponad 200, z różnymi wyrobami. Mam nadzieję, że wykorzystają to Elblążanie, bo jak co roku się przyglądam, to zainteresowanie jest bardzo duże. Na kramach rozstawionych na elbląskiej starówce królowały produkty regionalne, pachnące chleby, wędliny czy sery, ale także rękodzieło niezwykłych artystów. Nie zabrakło także sportowych emocji. Elblążanie już po raz 6 mieli okazję rywalizować w wyścigu smoczych łodzi na rzece Elbląg. W imprezie zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu wystartowało 16 osad. Do Elbląga przyjechały 2 smocze łodzie, na których ścigają się załogi. Start jest w okolicach Special Pubu, natomiast meta przy drugim moście, więc mają do pokonania całą odległość między mostami. Kto pierwszy, ten przechodzi dalej, natomiast rywalizujemy systemem brazylijskim, czyli do 2 przegranych, czyli jeśli ktoś w pierwszym swoim wyścigu no nie pójdzie mu na tyle dobrze, to ma jeszcze drugą szansę. Puchar prezydenta Elbląga w zawodach zwyciężyła ekipa 50+ dzieci, która wygrała wszystkie sobotnie wyścigi. Wieczorami natomiast mieszkańcy mogli liczyć na muzyczne niespodzianki. Ostatni wakacyjny weekend umiliły Elblążanom koncerty. Na scenie przed katedrą wystąpiła m.in. Elbląska Orkiestra Kameralna czy zespół Future Folk. Na sam koniec elbląskiego Święta Chleba o gorącą atmosferę zadbały tancerki Psycho Dolls, które zaserwowały mieszkańcom pokaz tańca z ogniem.
17 września oficjalnie otwarty zostanie kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Jak ta inwestycja wpłynie na rozwój naszego miasta oraz portu morskiego w Elblągu? Już 13 i 14 września porozmawiają na ten temat prelegenci zaproszeni na konferencję naukową pod tytułem Obierz kurs na Elbląg. Zaproszeni goście przez 2 dni będą dyskutować na temat wykorzystania potencjału nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Konferencję na żywo będzie można oglądać w telewizji Truso TV na 140 kanale w sieci Vectra oraz na profilu Truso TV na Facebooku. Nauka przez zabawę. Elbląski Park Technologiczny zaprasza na 4. rodzinny piknik nauki i techniki, który odbędzie się w sobotę 10 września w godzinach od 11 do 16 w siedzibie EPT na Elbląskiej Modrzewinie. Na wszystkich elblążan, zwłaszcza tych najmłodszych, czekać będzie wiele atrakcji, m.in. strefa gier i zabaw z animacjami dla dzieci czy pokazy nurkowania i sprzętu służb mundurowych. Przed budynkiem EPT ustawiony zostanie także punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców. W dniu wydarzenia ZKM zorganizuje dodatkowy autobus miejski, który będzie dowoził mieszkańców na miejsce imprezy. Autobus rozpocznie swoją trasę na Placu Słowiańskim o godzinie 10.40 i będzie kursował do EPT i z powrotem co godzinę. Takiej imprezy w Elblągu jeszcze nie było. W niedzielę 11 września Barżantarnia wzbogaci się o kolejny wyjątkowy szlak – Barżantarnia Jump and Run. Będzie to droga pełna dmuchanych przeszkód, które w połączeniu stworzą ciekawą trasę biegu. W elbląskim parku wyznaczone zostaną 2 trasy o długości 1,5 i 2,5 km prowadzące wśród bujnej przyrody. Tym razem jednak na przeszkodzie wszystkich uczestników nie znajdą się drążki, ściany czy błotne kąpiele. Zastąpią je duże, dmuchane tory, labirynty, kule, zjeżdżalnie czy skocznie ustawione w odpowiednich odległościach od siebie. Zgłoszenia na Jump and Run przyjmowane będą do 7 września za pośrednictwem strony internetowej www.elektronicznezapisy.pl. 727 lat temu Elbląg złożył deklarację przystąpienia do Hanzy. Członkiem Hanzy nasze miasto było do 1618 roku. W 1463 roku elbląskie żaglowce wzięły udział w zwycięskiej bitwie morskiej z krzyżakami na Zalewie Wiślanym. 515 lat temu po raz trzeci w Elblągu gościł Mikołaj Kopernik. Uczestniczył on w Kongresie Stanów Pruskich, który debatował nad zwalczaniem grasujących w tym czasie rabusiów. 487 lat temu otwarto słynne Gimnazjum Elbląskie. Szkoła przez wieki oddziaływała na kulturę i poziom nauki w Elblągu. 445 lat temu elblążanie obronili miasto przed gdańszczanami. Przez wiele lat tego dnia obchodzono święto miejskie. 12 września 1635 roku pokój w sztumskiej wsi przywrócił Elbląg oraz inne miasta pruskie spod władzy szwedzkiej do korony. 250 lat temu wojska pruskie, kierując się postanowieniami rozbiorowymi, zajęły Elbląg. Skończyła się trwająca 318 lat przynależność Elbląga do Polski. Rok później Elbląg stracił prawa samorządowe. Zarządzanie miastem podporządkowano administracji pruskiej. 198 lat temu w Elblągu otwarto i poświęcono synagogę. Mieściła się przy ulicy Szpitalnej. 191 lat temu do Elbląga przybyła pierwsza grupa represjonowanych przez cara uczestników powstania listopadowego. Miasto z wyjątkową życzliwością przywitało 21 oficerów, którzy następnego dnia pod eskortą zostali odtransportowani do twierdzy w Wisłoujściu. 174 lata temu w Sankt Petersburgu zmarł urodzony w 1909 roku w Elblągu Johann Benjamin Gross, wybitny wiolonczelista i kompozytor epoki romantyzmu. 7 września 1899 roku otwarto ruch towarowy na trasie kolei nadzalewowej. Do 1982 roku pociągi jeździły przez centrum Elbląga. 118 lat temu otwarto szpital miejski imienia miłosiernego Samarytanina przy dzisiejszej ulicy Żeromskiego. 115 lat temu w Haliczu urodził się generał Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski, honorowy obywatel Elbląga. 114 lat temu na dzisiejszym Placu Słowiańskim uroczyście odsłonięto pomnik założyciela Elbląga Hermana Balka. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Jednym z jej pierwszych epizodów było zbombardowanie przyczółków mostu w Tczewie przez stacjonujące w Elblągu samoloty bojowe Luftwaffe. Akcja niemieckich pilotów nie udała się. W
1944 roku w Elblągu powstał podobóz Stutthofu. W obozie znajdowało się 1600 więźniów, połowa z nich była Polakami. Rozpoczął się pierwszy po wojnie rok szkolny. Dzieci z biało-czerwonymi chorągiewkami przemaszerowały ulicami miasta z kościoła Świętego Pawła do budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego, gdzie mieściła się pierwsza polska szkoła podstawowa. 1 września 1950 roku utworzono 13 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej, przekształcony po latach w 13 Elbląski Pułk Przeciwlotniczy. 11 lat temu pułk rozformowano, a jego majątek przeniesiono do Gołdapi. 60 lat temu rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 19. Została ufundowana przez społeczeństwo elbląskie jako pierwsza szkoła pomnik tysiąclecia państwa polskiego w Elblągu. 51 lat temu zainaugurowano czwarte, ostatnie już biennale form przestrzennych. 50 lat temu w magazynach zakładów drzewnych ZWP wybuchł pożar, spłonęły wszystkie przygotowane do produkcji surowce. 42 lata temu w Elblągu powstał Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność. Swoją siedzibę miał przy ulicy 1 Maja 35. 41 lat temu założono Towarzystwo Przyjaciół Elbląga Jaszczur. Jaszczur miał swój znaczący udział w procesie odbudowy Starego Miasta przez samych elblążan. 24 lata temu zainaugurowano pierwszy rok akademicki na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, która obecnie nazywa się Akademią Nauk Stosowanych. 13 lat temu w wieku 70 lat zmarł biskup Andrzej Śliwiński, pierwszy biskup diecezji elbląskiej. 10 lat temu w wieku 96 lat zmarł Stanisław Wójcicki, honorowy obywatel i pionier Elbląga.